Witam wszystkich serdecznie na kanale Historia Zwyczajna. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zaprosić jeszcze raz wspaniałego gościa, jakim jest redaktor Piotr Zychowicz, autor książki, która jest w tle za mną, Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa. Tytuł nie jest zbyt optymistyczny i postaram się mojego gościa zapytać, czy faktycznie mamy się spodziewać takiego konfliktu i jakie mogą być konsekwencje dla nas i dla całego świata, ale oczywiście najbardziej nas interesuje Polska, i to będzie jeden z głównych wątków tego odcinka. Witam serdecznie, panie Piotrze. Witam panie Dawidzie, jest pan dla mnie za dobry oczywiście. I dwie sprawy. Po pierwsze, książka to jest o, właśnie, mam jeden egzemplarz nawet, proszę bardzo, nadchodzi Trzecia Wojna Światowa. Warto wspomnieć, że napisałem ją razem z Jackiem Bartosiakiem. Witam pana i witam oczywiście wszystkich widzów pańskiego kanału. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy państwo to oglądacie. No to co, przejdźmy do meritum tego odcinka i jedna taka bardzo dziwna kwestia, bo ludzie na początku XXI wieku myśleli, że to już jest koniec historii, tak jak wspomniany przez pana dr Jacek Bartosiak pisał w książce Koniec końca historii, kiedy to ludzie tak naprawdę myśląc, że kiedy upadł komunizm i Ameryka przejęła ten prym i władzę nad światem, to że już żadna wojna nigdy nie wybuchnie, Amerykanie będą rządzić i będzie panował ten słynny Pax Americana. A tymczasem w swojej książce piszą panowie, no i też na kanale Historia Realna bardzo często o tym wspominacie, że de facto to, co dzisiaj się wszystko dzieje, albo już jest wojną, albo zmierza do III wojny światowej. I tak właściwie to zadam panu bardzo proste pytanie. Co teraz się na świecie dzieje? No tak, jak odpowiedzieć, panie Dawidzie, krótko na takie pytanie? No można powiedzieć, że Amerykanie, trochę tak jak socjaliści, rozwiązują problemy, które sami stworzyli. Mianowicie rzeczywiście ma pan rację, że 30 lat temu, kiedy upadł Związek Sowiecki i zakończyła się zimna wojna amerykańskim zwycięstwem, no to nastąpiła sytuacja w dziejach świata niespotykana, mianowicie jeden hegemon, jedno państwo zdobyło no de facto kontrolę nad światem, tak? Cały świat grał według zasad, które były ustalane w Waszyngtonie. Chodzi i o politykę, i o gospodarkę. Ale ta sytuacja, czyli właśnie świat jednobiegunowy, była czymś kompletnie nienaturalnym, ponieważ zawsze w historii, jeżeli spojrzy pan w przeszłość, no to zawsze były jakaś rywalizacja między mocarstwami, która często prowadziła do wojen. Rzym miał swoją Kartaginę, Ateny miały swoją Spartę, potem, no, wymieniać można by długo, z bliższych nam czasów wojny napoleońskie, pierwsza, druga wojna światowa, rywalizacja chińsko-rosyjska, czy chińsko, przepraszam, japońsko-rosyjska, potem amerykańsko-japońska na Pacyfiku. I po prostu, odpowiadając na pana pytanie, panie Dawidzie, wracamy do normalności. Bo ten wspaniały, cudowny świat Pax Americana, jak pan to ładnie nazwał, to był po prostu anomalium pewne w dziejach naszej planety, które są pełne wojen, konfliktów międzypaństwowych, walki o supremację, czy to lokalną, czy globalną, tak jak to ma obecnie miejsce. I dlaczego powiedziałem na początku, że Amerykanie sami będą teraz rozwiązywali problem, który stworzyli? Znaczy jest taki, że wielkie amerykańskie korporacje, szukając łatwych zysków, przerzuciły właściwie całą swoją produkcję do Chin. Czyli krótko mówiąc, na przykład ja teraz rozmawiam z panem, to jest laptop, który został zaprojektowany w Silicon Valley, czyli w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, no ale na tym to się skończyło. Potem został oczywiście zmontowany, złożony do kupy w Chinach. Chodziło o niższe koszta pracy, no ale Chińczycy nie zamierzali być i nie chcą i nie chcieli być wielką montownią świata. Porobili to przez kilkadziesiąt lat, pouczyli się, zobaczyli jak to się je, a teraz mają własne technologie, własnych specjalistów, znakomitą kadrę techniczną, znakomite marki, które spychają amerykańskie marki z rynku, chociażby smartfony, prawda, czy w ogóle high-tech. No ale przede wszystkim chińska gospodarka urosła do tak olbrzymich rozmiarów, że Chiny stały się pretendentem do na razie lokalnej hegemonii w kluczowym punkcie świata, jakim jest Pacyfik.
I drugim pretendentem do tego zniszczenia tego jednobiegunowego świata Pax Americana jest oczywiście Rosja, która też by chciała powrócić do sytuacji, w której jest kilka ścierających się ze sobą mocarstw. No i krótko mówiąc, mamy napięcia, które i olbrzymi konflikt między tymi stronami, który może doprowadzić do wojny. No i wspomniał pan właśnie o Rosji, a jak dobrze wiemy, albo też spora część widzów może nie być aż tak dobrze poinformowana, na granicy ukraińsko-rosyjskiej zbierają się bardzo poważne jak na dzisiejsze czasy siły wojsk rosyjskich i według wielu ekspertów, tak jak pan pisał na swoim Facebooku, może grozić to bardzo dużą eskalacją konfliktu i tym, że na naszej wschodniej granicy będą prowadzone poważne działania wojenne. I jaka jest poprzez to sytuacja Polski, jak się poprzez to zmienia nasza sytuacja i co Polska ewentualnie może zrobić w związku z tym, że na Ukrainie jest bardzo duże zagrożenie wojną? No tak, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest niesamowite, bo kiedy pisaliśmy książkę, jak wiadomo, no, to trochę trwa, prawda? No, nie mogliśmy przypuścić, że zaledwie po no, kilku tygodniach od premiery tej książki na granicy sąsiadującego z nami państwa, na granicy Ukrainy, stanie 115 tysięcy żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, samoloty, czołgi, transportery opancerzone, artyleria. Również na morzu pojawiło się, z tego co pamiętam, 75 okrętów wojennych rosyjskich, kilka okrętów podwodnych. No więc rzeczywiście wygląda to, że Rosja, nie wiemy czy zaatakuje oczywiście, ale że przynajmniej wiemy, że się szykuje do pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. I to, co się wydawało abstrakcją, nagle staje się realnością. Pamiętam, że jak książka pojawiła się w zapowiedziach i pojawił się ten tytuł, nadchodzi trzecia wojna światowa, no to był część głosów była taka, o czym wy mówicie, jaka wojna? W Europie, na Pacyfiku, wojna, nikt nie chce wojny, nie będzie żadnych wojen, prawda? Po co komu wojny? No a teraz widzimy już, że no wszyscy o wojnie mówią, prawda? Mówią o tym Amerykanie, mówią o tym Rosjanie. No i teraz jest oczywiście wielkie pytanie, wejdą czy nie wejdą? Ja na to dobrej odpowiedzi nie mam. Dzisiaj rozmawiałem z dwoma ekspertami, jednym z tytułem profesora, drugi z tytułem doktora, którzy zęby zjedli na tej tematyce. Pierwszy powiedział, że nie wejdą, drugi powiedział, że wejdą. No więc cóż ja mogę, skromny autor, powiedzieć? No ale mówiąc poważnie, o co chodzi? Chodzi o to, że Rosja zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że jest języczkiem uwagi. Krótko mówiąc, że największym i najpoważniejszym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych są obecnie Chiny. I mierząc się z takim olbrzymim wyzwaniem, jakim jest rywalizacja z Chinami, Stany Zjednoczone zrobią wszystko, żeby się nie zaangażować w drugi konflikt, w wojnę z Rosją. I oczywiście Rosja tutaj sprawdza, co może zrobić i na ile Stany Zjednoczone są w stanie zareagować, a co za tym idzie całe NATO. I wygląda na to, że, no oczywiście zobaczymy, co się stanie, prawda? No ale ewidentnie próbują tutaj się nieco łokciami rozepchnąć w tej sytuacji. No bo, dlaczego powiedziałem, że Rosja jest języczkiem uwagi? Dlatego, że to jest trochę tak, że od decyzji Rosji, po czyjej stronie przystąpi do tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, pewnie zależy wynik tej rywalizacji. No i to jest bardzo ciekawe, to o czym pan teraz powiedział, bo Rosja sama w sobie, jak dobrze wiemy, nie jest takim mocarstwem jak chociażby podczas II wojny światowej, kiedy w stanie była sama zdobywać ogromne połacie Europy i nikt tak naprawdę nie był jej w stanie wtedy przeszkodzić. A dzisiaj, tak jak pan powiedział, niezależnie od tego, po której stronie stanie, ta strona prawdopodobnie tę nadchodzącą trzecią wojnę światową wygra. No i też to, co się działo jeszcze, powracając do poprzedniego wątku, o tym, że po prostu ludzie myśleli, że nic już na świecie nie będzie, żadnych wojen po prostu i ludzie nie będą już ze sobą się strzelać i tak dalej, i tak dalej. Może być to, co stało się pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową, no bo pokój wersalski z 19 roku dla wielu ludzi był po prostu takim przełomem i zaczęli myśleć, no panowie i panie, przecież już wojny nigdy nie będzie, te ustalenia są tak świetne i tak doskonałe,
że nikt nigdy nie wpadnie na to, żeby je zrewidować. No ale jak dobrze wiemy, pewien malarz akwarelista sobie pomyślał, że jednak się nie do końca zgadza z tym, co tam zostało zapisane. No i historię wszyscy dobrze znamy, to co się stało w latach 39-45. No i podobne zjawisko mamy dzisiaj. Oczywiście Chinom nie podoba się ten ład światowy, to co, tak jak dr Bartoszek mówi, ten ocean światowy robi i chcą wszystko zmienić tak, aby tę supremację ostatecznie przejąć. No i ewidentnie idą na starcie z USA. No i pytanie teraz, jak to się zakończy? I też myślę, że z racji pana profesji powinniśmy zadać pytanie, jakie powinny być wnioski z historii dla Polaków, ale ogólnie dla ludzi na świecie płynące odnośnie właśnie nadchodzącej wojny i temu, jak jej zapobiec, a jeżeli już wybuchnie, to jak się podczas niej zachowywać? Och, no wie pan, to jest, otwiera pan kolejny olbrzymi, olbrzymi temat, a ja obiecuję sobie zawsze, że nie będę się za bardzo rozgadywał, żeby nie zamęczyć naszych szacownych widzów. Rzeczywiście, ma pan rację, to jest trochę tak, że po każdej wojnie ludziom się wydaje, że już kolejna jest niemożliwa, prawda? Po pierwszej wojnie światowej było wielu ludzi, którzy uważali, że rozwój technologii wojskowych, broni masowego rażenia, taką jakim był karabin maszynowy, czy wczesne prototypy czołgów, ale przede wszystkim samoloty, które mogą bombardować z powietrza, nie wiem, miasta i inne tego typu cele, no jakby wyklucza wojnę, no bo ta wojna będzie zbyt krwawa i nikt nie będzie chciał jej wywołać, prawda? Okazało się. No i po to powołano między innymi Ligę Narodów, żeby rozładowywała takie konflikty międzypaństwowe, ale okazało się, że jednak no tak to jest, że kiedy mocarstwa mają sprzeczne ze sobą interesy, tak jak sprzeczne interesy miała Wielka Brytania i Niemcy, no to jest po prostu zarzewie konfliktu i zarzewie wojny. Tak, Niemcy czuły się pokrzywdzone systemem wersalskim, Chiny też uważają, że ten system, którym Amerykanie rządzą światem, jest niesprawiedliwy i chciałyby to zmienić, ale Rosja jest też ciekawym kazusem. Otóż proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie myślą w ten sposób, bo to jest ciekawe, żeby spojrzeć z ich perspektywy, że toczy się jakieś przeciąganie liny między Federacją Rosyjską a NATO. W momencie, kiedy po upadku Związku Sowieckiego, tak zwany, używając takiego określenia fachowego, moskiewski ośrodek władzy znalazł się w kryzysie, w dołku, no tak zwana smuta okresu Jelcyna, prawda, kiedy Rosja była bardzo słaba, no to triumfujący Zachód no nie tylko dyktował jej warunki, ale przesunął swoją strefę wpływów na no właściwie pod sam nos Kremla, prawda, pod sam nos Rosjan. Wiadomo, trzy republiki sowieckie, Litwa, Łotwa i Estonia zostały przyjęte do NATO. No, Białoruś i Ukraina uzyskały taką właśnie no, niepodległość, ale z pewnymi znakami zapytania. No i bez wątpienia dla Rosji to był moment wielkiego upokorzenia i teraz, kiedy Rosjanie odzyskali siły, a widzą z kolei, że Amerykanie słabną, tak, ze względu na konflikt z Chinami i są zaangażowani gdzie indziej, no to siłą rzeczy ta dociśnięta sprężyna przez Amerykanów w latach 90. teraz się odpręża i teraz Rosjanie chcieli przesunąć swoją strefę wpływu na Zachód. To bardzo widać mocno, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na Białorusi, prawda? Białoruś pod coraz większą presją znajduje się ze strony Moskwy, żeby stała się no nie tylko już wasalem, ale wręcz częścią chyba w jakiś tam sposób Rosji. I no niestety to postępuje i widzimy to na każdym kroku. No i jest problem Ukrainy. Kiedy w 2014 roku doszło do Majdanu, wie pan, obalono ten prozachodni obóz na Ukrainie, obalił Janukowycza i tych tak zwanych niebieskich partii regionów, no to dla Rosjan pojawiło się olbrzymie, z ich perspektywy oczywiście, no to oni uznali, że to jest jakby kolejny krok Zachodu w ich stronę. I teraz uznali, że jeżeli rzeczywiście Ukraina zostałaby przyjęta w jakiejś perspektywie do Unii Europejskiej, a być może nawet NATO, no to wtedy oznaczałoby to,
że na miękkim podbrzuszu Rosji, czyli tam, gdzie jest właśnie Krym, Kaukaz, no, pojawiłyby się po prostu jednostki NATO, tak? Trudno byłoby sobie wtedy wyobrażać, żeby dalej rosyjska flota czarnomorska mogła stacjonować na Krymie, w Sewastopolu, prawda? W związku z tym, i to jest interesujące, wie pan, bo warto czasami spojrzeć z perspektywy rywala na tą, na sytuację. W związku z tym zielone ludziki na Krymie były próbą, w rozumieniu Rosji oczywiście, działania defensywnego. Chodziło o to, żeby uniemożliwić NATO i Zachodowi przejęcie tego kluczowego terytorium. Rosjanie pamiętają, że w trakcie wojny krymskiej Anglicy i Francuzi właśnie od tym miękkim podbrzuszem, jakim stanowi Krym i Kaukaz, próbowali się do cesarstwa rosyjskiego dobrać. A z kolei to, co się stało w Ługańsku, w Doniecku, czyli ta rewolucja, jak to nazwać, to stworzenie tych dwóch republik rebelianckich i cały projekt Nowej Rosji miał na celu zdestabilizowanie Ukrainy na tyle, żeby nigdy nie została przyjęta do NATO i nigdy nie została przyjęta do Unii Europejskiej, żeby pozostała w takiej szarej strefie. W związku z tym to jest perspektywa rosyjska. I teraz, chyba to dzisiaj pojawiła się ta informacja, że Ławrow powiedział, że jeżeli, to jest de facto ultimatum, że jeżeli Zachód jasno nie powie, że NATO nie będzie rozszerzane dalej na wschód, czyli że Ukraina będzie, jakby, jeżeli NATO nie zamknie Ukrainie drogi do instytucji zachodnich, no to zaatakuje, prawda? No i teraz toczy się wielkie, jest wielki znak zapytania, co zrobi Zachód, ustąpi czy nie ustąpi. Ja myślę, że ustąpi, co oznacza, co jest zła wiadomość dla Ukrainy, no ale zobaczymy. No i tak z perspektywy polskiej nadal jednak patrząc, to mamy kilka rozwiązań, których liczba oczywiście cały czas się zmniejsza, no bo to, ile takich przykładowych właśnie rozwiązań mieliśmy 2 lata temu, a to, co mamy dzisiaj, no to jest bardzo duża różnica. No i tak na pierwszy plan to się wysuwa kilka opcji. Pierwsza z nich to jest oczywiście chyba ta najgorsza, czyli rosyjskie wejście na Ukrainę i jej po prostu zajęcie i wcielenie jej do po prostu Republiki Rosyjskiej. Drugą nie, opcją... Całej nie, panie Dawidzie, to jest niemożliwe. Całej chyba Ukrainy nie byliby w stanie połknąć. No pytanie, jakie de facto siły zaangażują w to i jaki mają cel w tym, żeby zaatakować właśnie to państwo. To wie pan co, to wejdę panu w słowo. Mnie się wydaje, wie pan, że siły to nie mają nic do rzeczy, w tym sensie, że Rosja, mimo tego, wie pan, ja świeżo przeczytałem książkę profesora Klimeckiego o wojnie roku 14-15 i no po prostu serce się kraja, jak się to czyta, po prostu siły ukraińskie były po prostu w tragicznym, opłakanym stanie wtedy. W ogóle nie poradziły sobie z tą sytuacją i były bite przez Rosjan w sposób straszny. Od tego czasu ukraińska armia zrobiła olbrzymi postęp, ale nie na tyle, żeby była w stanie się obronić przed Rosją. W związku z tym Rosja ukraińskie siły zbrojne pobije i zniszczy. Ale oczywiście, jeżeli odpowiednie środki do tego przeznaczy, a wygląda na to, że takim środkami dysponuje. W związku z tym pytanie tylko, jakie cele właśnie Rosja chce osiągnąć? Czy będzie próbowała okupować tak olbrzymi, kolosalny kraj, jakim jest Ukraina? Lwów, wie pan, Stanisławów, Tarnopol, przecież to by był naprawdę olbrzymi problem. Kijów? Wydaje mi się to, oczywiście nie wiem, trudno coś przewidywać, mało prawdopodobne. Raczej myślę, że Putin będzie próbował dokończyć to, co zaczął w 2014 roku, czyli zrealizować ten projekt Noworosji, czyli próbować odciąć Ukrainę od morza, zająć te terytoria, na których przewagę ma ludność rosyjskojęzyczna, może do Odessy nawet dojdzie, ale mi się wydaje, że takie będą ograniczone cele tej operacji, czyli opanowanie zbrojne tamtych wschodnich terenów, destabilizacja tej zachodniej części, taka kadłubowa Ukraina zostanie po prostu od Lwowa do Kijowa, która będzie krajem bardzo biednym, bo pozbawionym przemysłu, zdestabilizowanym, uzależnionym de facto od zachodniej pomocy, więc wydaje mi się, że to, gdybym ja był Putinem, to bym prawdopodobnie stawiał sobie jednak ograniczone cele, bo całą Ukrainą to jednak Rosja mogłaby się zadławić. I oczywiście co do tego, jakie opcje ma Polska, no to wie pan, ja z przerażeniem widzę, że pojawiają się w przestrzeni publicznej wśród polityków partii rządzącej tego typu informacje, że właściwie powinniśmy tam wysyłać wojska i bronić tej Ukrainy przed Rosją.
I wydaje mi się, że to nie jest najlepszy pomysł, z powodów, o których możemy porozmawiać. No dokładnie, nie wchodzi się jednak do wojny z pozycji przegranego, zakładając, wiedząc, że tak naprawdę na zwycięstwo w tej wojnie nie ma szans. Ale tak jak pan właśnie mówił o tych celach Putina, przyszło mi do głowy też to, że może on próbować wymusić otwarcie Nord Streamu poprzez straszenie Ukrainy i straszenie tym samym Zachodu. A jak dobrze wiemy, jest to jeden z głównych celów polityki Putina i też często była ostatnio o tym mowa na grupie u pańskiej społeczności kanału Historia Realna i tam wiele ekspertów też się wypowiadało i bardzo często to zdanie się też przewijało. Tak, certyfikacja Nord Streamu. No wie pan, oczywiście, że Rosja by chciała, żeby wreszcie tam zaczął płynąć rurą gaz. To byłoby wspaniale, wie pan, żeby tylko o to chodziło. Zastanawiam się, czy środki nie są nieadekwatne do osiągnięcia tego celu. To znaczy, no jednak wie pan, zgromadzić 115 tysięcy żołnierzy, to strasznie dużo kosztuje pieniędzy, wie pan. Myślę, że Rosja gra o coś więcej, nie? Jest to bez wątpienia test NATO, test Stanów Zjednoczonych, próba wywarcia presji, pokazania Amerykanom, że my tutaj w tej, okej, wy się zajmijcie Pacyfikiem, zbawcie się z Chinami, waszą rywalizację, ale my tutaj, Rosja, my będziemy dyktowali warunki gry w tej przestrzeni postsowieckiej na terenie byłego Czerwonego Imperium. Wydaje mi się, że jednak stawka jest wyższa niż sam Nord Stream, chociaż bardzo bym chciał, żeby wie pan, to pan miał rację. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, nie wiem, czy pan zauważył to, ja też to właśnie na grupie zamkniętej na Facebooku wrzuciłem ten artykuł, pojawiły się informacje, że specjalny wysłannik, czy też wysłanniczka Białego Domu, czy też w ogóle Stanów Zjednoczonych próbowała namawiać Polaków i wzywała, czy ta osoba wzywała polskie władze, czy też w ogóle Amerykanie, tak to ujmijmy, wzywają polskie władze do stworzenia koalicji, która miałaby się składać, uwaga, z Wielkiej Brytanii, Polski, Kanady, według jednego z posłów PiS-u, który w tej sprawie zabrał głos, puścił parę, jak możemy to powiedzieć, na Twitterze i z jakimś tam bliżej nieokreślonym wsparciem Stanów Zjednoczonych miałaby przystąpić do obrony Ukrainy przed Rosją. No i cóż, i to wie pan, to ciarki przechodzą po plecach, bo bez wątpienia, żeby to było jasne, istnienie Ukrainy jest dobrodziejstwem dla Polski. Ukraina jest buforem między Polską a Rosją. Jest znakomitą koniunkturą geopolityczną dla Polski to, jeżeli kolos, imperium rosyjskie jest podzielone na szereg ścierających się ze sobą organizmów państwowych, w tym przypadku Ukraina i Rosja, a nie stanowi jeden wielki monolit, tak jak ze czasów, nie wiem, powiedzmy, carskich czy sowieckich. To jest oczywiste i jasne. Ale to, czy Polska, tak jak pan powiedział, ma się ładować w przegraną wojnę i polscy żołnierze mają tam ginąć, mamy znaleźć się w stanie Rosji, w stanie wojny z Federacją Rosyjską, no to już taka decyzja wymaga bardzo, bardzo dużego namysłu. I mój niepokój wzbudzają właśnie te sygnały, które pojawiają się i ze strony amerykańskiej, i ze strony polskiego obozu rządowego. No właśnie, że to Polska miałaby montować jakąś koalicję, a Ameryka miałaby się przyglądać albo wspierać. I wydaje mi się, że tutaj bym polecił wszystkim polskim politykom, którzy będą spotykali się z taką presją, książkę profesora Mesheimera Tragizm polityki i mocarstw, w której profesor Mesheimer pokazuje, że Stany Zjednoczone mają zawsze bardzo specyficzną koncepcję walki. Jeżeli rzeczywiście Stany Zjednoczone chciałyby się zaangażować w powstrzymywanie Rosji, bo to też jeszcze się wszystko, prawda, rozstrzyga, to zrobią to w ten sam sposób, w jaki działali podczas I i II wojny światowej, kiedy próbowali zatrzymać oczywiście za pierwszym razem Wilhelma II, a za drugim razem Hitlera. Otóż stworzą koalicję i będą dążyli do stworzenia koalicji państw europejskich, które będą walczyły z tym krajem, który Ameryka chce powstrzymać, w tym przypadku Rosją, wówczas z Niemcami. Amerykanie będą te państwa zasilali bronią i wsparciem, natomiast sami wejdą do gry jako ostatni. Bo tak dokładnie zrobili podczas I wojny światowej, gdy wylądowali na kontynencie na sam koniec, na gotowe właściwie,
I tak zrobili oczywiście podczas II wojny światowej. Przez całą wojnę przy pomocy programu Lend-Lease dostarczali broń Sowietom. Sowieci ponosili właściwie ciężar walki z Wehrmachtem. Sowieci przełamali kręgosłup Wehrmachtu na froncie zachodnim i Amerykanie dopiero wylądowali na kontynencie w 1943 roku we Włoszech, a w 1944 we Francji, czyli właściwie już na koniec wojny. I to profesor Mearsheimer nazywa to fazę amerykańskiej polityki przerzucaniem odpowiedzialności. Czyli Ameryka przerzucała odpowiedzialność podczas I wojny światowej na swoich europejskich aliantów, jeżeli chodzi o walkę z Niemcami, podczas II wojny światowej na Sowietów, w mniejszym stopniu na Brytyjczyków. I źle byłoby teraz, gdyby Wielka Stany Zjednoczone przerzuciły odpowiedzialność na Polskę. Polska by była takim pierwszym zderzakiem, pierwszą armią NATO, która by się starła z Rosją, poniosłaby kolosalne straty, przegrałaby na Ukrainie, przegrałaby oczywiście w państwach bałtyckich, które są nie do obrony. Wystarczy spojrzeć na mapę. Te wojska polskie, które zostałyby przez przesmyk suwalski wprowadzone na ratunek państwom bałtyckim, zostałyby stracone, znalazłyby się w pułapce. Czyli byśmy się skrwawili, ponieśli olbrzymie koszta, a wejście do gry Amerykanów wcale nie jest takie jasne i pewne, bo po pierwsze mogą wejść na końcu, a po drugie mogą się dogadać z Rosją, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, przeciwko Chinom, pozycji do tego sojuszu antychińskiego, co jest niezbędne i ma pan rację, jeżeli chce się wygrać rywalizację z Chinami. No i wtedy co? I wtedy mamy nową Jałtę, tak? I wtedy Amerykanie mogą powiedzieć, dobra, no to w takim razie coś za coś, tak? Wy nam pomóżcie z Chińczykami, nie dostarczajcie Chinom surowców strategicznych, kiedy my zamkniemy Chińczyków, założymy blokadę morską na Chiny, a my dajemy wam wolną rękę do Europy Środkowo-Wschodniej. I wtedy Polska znajdzie się w tragicznej sytuacji. Więc odpowiadając na pańskie pytanie i właśnie złapałem się na tym, panie Dawidzie, że zrobiłem to, co sobie obiecywałem, że nie będę robił, czyli się strasznie rozgadałem, za co przepraszam, już przechodzę do puenty, więc wracając do pańskiego pytania, co robić w tej sytuacji powinna Polska? Polska powinna zachować się spokojnie, nie dać się sprowokować anglosasom, tak jak w 1939 roku, obserwować sytuację, udzielać wsparcia Ukrainie, oczywiście, że tak, i w sprzęcie i wszystkiego innego, ale na razie nie pakować palców między drzwi, bo konflikty zbrojne, czy jakiekolwiek konflikty wygrywa ten, kto wchodzi do nich ostatni. I tu musimy brać przykład z Amerykanów, czyli krótko mówiąc, zamiast ekscytować się tym bardzo niemądrym hasłem Poland first to fight, które znajdowało się na polskim plakacie propagandowym z czasów II wojny światowej, powinniśmy przyjąć strategię Poland last to fight. No dokładnie, zgadzam się bardzo z tym, co pan powiedział, ale no myślę jednak, że tym razem aż tak źle nie będzie i że Polacy na pewno pójdą po rozum do głowy, i że historia nas coś nauczy, a tak całkiem na serio, to teraz dobrym przykładem może być książka Władysława Studnickiego wobec nadchodzącej II wojny światowej, gdzie dokładnie on opisywał, jak Polska powinna się zachować wobec właśnie tej wojny, która nadchodziła i jakie powinny być nasze działania, a Polacy jak to mają w zwyczaju, no oczywiście wszystko zrobili na odwrót i wyszło to wszystko jak wyszło, był 45 rok, i okazało się, że zostaliśmy sami na lodzie w pojedynku ze Związkiem Radzieckim, a tej walki po prostu wygrać nie było można. I też bardzo podoba mi się zdanie, które zawarte jest na początku pańskiej nowej książki doktora Bartosiaka, optymizm nie zastąpi nam Polski. Są to słowa Józefa Mackiewicza, jednego z pańskich mentorów i osobiście też bardzo ostatnio tą postacią jestem zafascynowany. I, o, super. I no lewa, wolna, kapitalna książka. Nic tutaj dużo nie trzeba dodawać. Genialne. Szkoda tylko, że wśród tak młodego pokolenia, do jakiego ja należę, niestety słuch o tej książce zaginął i z mało kim da się o tym porozmawiać. Ale... No wie pan, niech pan nie traci nadziei. Kiedyś rozmawiałem z panią Niną Karsow, jak byłem więcej w pańskim wieku, zadzwoniłem do Londynu, żeby tam wydawnictwo Kontra wysłało mi jakieś książki Mackiewicza, których jeszcze nie miałem, i pani Nina powiedziała mi, panie Piotrze, Józef Mackiewicz jest pisarzem przyszłości. I bardzo mi się to podobało, to i mi się wydaje, że przyszłość należy do Mackiewicza. Co do Studnickiego, no nie jest przypadkowy nasz tytuł, niech pan zobaczy. Nadchodzi trzecia wojna światowa,
Jacek miał nawet taki pomysł, żeby dać wobec nadchodzącej III wojny światowej, co byłoby nawiązanie do tej słynnej profetycznej książki Studnickiego, ale wtedy tytuł byłby za długi, by się nie zmieścił w ogóle na okładce, więc musieliśmy jakoś tak twórczo to przerobić, ale oczywiście tak, ja sobie oczywiście nie roszczę prawa do porównywania się ze Studnickim, który, wie pan, był, rzeczywiście miał przebłyski geniuszu przy wszystkich swoich wadach. Ale tak, no, inspiracja jest jasna. No, ja też myślę, że duże znaczenie dla mentalności naszej dzisiaj ma jednak ciągłe romantyczne spojrzenie na historię i takie stawianie się w tego, że zawsze to wszyscy są tymi złymi, a to Polska jest dobra. No i oczywiście to nie jest tak jak w baśni, że dobro zawsze wygrywa, tylko dobro tutaj często dostaje po tyłku. No i też druga kwestia, że nie powinno się dzielić polityki na tych dobrych i na tych złych, no bo tak jak wiele razy można od pana, czy od doktora Jacka Bartosiaka, czy od innych po prostu realistów usłyszeć, że w polityce nie ma dobra i zła, tylko jest po prostu jedna siła kontra druga siła i one starają się jak najbardziej pragmatycznie postępować tak, aby jak najlepsze skutki ewentualne starcie dla nich przyniosło. No oczywiście, wie pan, to w polityce nie ma kategorii dobra i zła. To jest tylko kategoria propagandowa, prawda? To znaczy ten, kto wygrywa potem wojnę, ten narzuca swoją wizję światu, tak? Czyli stare hasło, historię piszą zwycięzcy. Wspomniał pan o Józefie Mackiewiczu, to przytoczę może jako przykład taką jedną historię Józefa Mackiewicza, opisaną przez niego, rzecz dzieje się we Włoszech, bo jak wiadomo, Mackiewicz przed Armią Czerwoną udało mu się opuścić, przed nadejściem Armii Czerwonej, Polskę, przedostał się do Włoch, do drugiego korpusu, gdzie został objęty opieką przez Andersa. No i siedzą tam panowie przy stole w Neapolu, kończy się wojna i jest rozmowa między dwoma ludźmi. Jeden z nich mówi tak: słuchaj, jeżeli wojnę wygrają Anglosasi i mocarstwa zachodnie, to symbolem okrucieństwa tej wojny stanie się żydowska dziewczynka, która przestępuje próg komory gazowej w Auschwitz, przyciskając do siebie swojego misia. Natomiast jeżeli tak się zdarzy, że nie wiem, losy wojny się odwrócą i wojnę wygra III Rzesza i państwa Osi, no to wówczas symbolem okrucieństwa wojny będzie mała niemiecka dziewczynka z warkoczykami, która w Hamburgu przytula swojego misia na gruzach spalonego, zniszczonego, zburzonego budynku i patrzy na ciało swojej spalonej bombą fosforową rzuconą przez lotników RAF-u bombę. Bombą. No i no cóż, no tak się stało właśnie, tak? To znaczy historię piszą zwycięzcy. Nie zmienia to rzeczywiście faktu, że III Rzesza była paskudnym reżimem, natomiast wiara w to, że Anglosasi włączyli się do wojny, czy też weszli do wojny, czy walczyli po prostu z III Rzeszą, dlatego że nad tym paskudnym reżimem była, jest oczywiście nie potwierdzona w faktach. III Rzesza, tak jak obecnie Chiny, tak jak wcześniej II Rzesza, tak jak wcześniej Napoleon, tak jak wcześniej, nie wiem, Niderlandy, dążąc do uzyskania hegemonii, chociaż w przypadku Niderlandów to się było morze, jest to inna sytuacja, ale dążąc do uzyskania lokalnej hegemonii, zagrażały równowadze sił na kontynencie europejskim. A Wielka Brytania i Stany Zjednoczone obecnie sprawują, według, tutaj jest takie fachowe określenie, funkcję zamorskiego strażnika równowagi sił. To znaczy za każdym razem, jeżeli pojawia się jakieś mocarstwo, które rzuca wyzwanie i próbuje tę równowagę sił zburzyć i stać się lokalnym hegemonem, to Anglosasi wkraczają i takie mocarstwo powstrzymują i je po prostu niszczą. Tak? I tak było z Napoleonem, tak było właśnie z Wilhelmem II, z Hitlerem, z Hirohito. I teraz obserwujemy powtórkę z rozrywki na Pacyfiku. W związku z tym to chodziło tylko i wyłącznie o interes. Wystarczy poczytać trochę angielskiej literatury dotyczącej genezy II wojny światowej,
to w dokumentach dyplomatycznych brytyjskich, kiedy brytyjscy mężowie stanu zastanawiali się, czy się bić z Hitlerem, czy nie bić i kiedy się z nim bić, nie pojawiała się argumentacja taka, czy też rzadko się pojawiała, że to jest straszny człowiek, który tam założył Dachau i okropny reżim. Nie, pojawiała się taka argumentacja, że Niemcy, jeżeli zdobędą Europę, Mittel Europę zbudują, jeżeli wyjdą na Bałkany, stamtąd na Bagdad, słynną linią kolejową Berlin-Bagdad, no to zagrożą żywotnym interesom imperium, szlakom morskim itd., itd. I trzeba po prostu Niemców powstrzymać. Więc tak jak pan słusznie powiedział, w polityce nie ma kategorii dobra i zła, nie ma na świecie, nigdy nie było państwa, którego żołnierze by uważali, że walczą w niesłusznej sprawie, prawda? Bo przecież by wtedy nie walczyli, no. Żeby daleko nie patrzeć, niemieccy żołnierze podczas II wojny światowej, którzy dzisiaj w kulturze masowej są przedstawiani jako rodzaj szturmowców Imperium Zła z Gwiezdnych Wojen, prawda? No, mieli na pasach Gott mit uns i byli absolutnie głęboko przekonani, że walczą w dobrej sprawie z bezbożnym bolszewizmem na przykład, prawda, morderczym i strasznym na froncie wschodnim. No w związku z tym tak to właśnie jest, że państwa nie mogą skłonić obywateli do przelewania krwi, mówiąc im, słuchajcie, będziecie teraz walczyć, zabijać i umierać, ponosić ofiary, dlatego że jakieś państwo stanowi zagrożenie dla równowagi sił i interesów gospodarczych naszego imperium. Bo wtedy nikt by nie był takim idiotą i nie szedłby walczyć, prawda? W związku z tym państwa przekonują swoich obywateli, że to jest obowiązek patriotyczny, wzbudzają te uczucia patriotyczne, prawda? Mówią, zobaczcie, tamci goście to są straszne świnie i my reprezentujemy dobro, a oni zło. No i ludzie wtedy rzeczywiście są bardziej skorzy do tego, żeby się nawzajem wyrzynać, zabijać, ale tak na dobrą sprawę chodzi tylko o interesy i dlatego też właśnie Polska powinna prowadzić politykę chłodną, racjonalną, kierować racją stanu, namysłem, rachunkiem sił i głębokim namysłem, a nie rzucać się, wie pan, na pierwszy szaniec jak kosynierzy, czy jak Beck w 1939 roku, w głębokim przekonaniu, że ten Putin to jest bardzo niedobry, a Biden to jest dowódca sił wolności, sprawiedliwości i demokracji. No bądźmy poważni, no tak w ten sposób świat po prostu nie działa. Trzeba też przede wszystkim zrozumieć, że polityka to jest sztuka cynizmu i jednak, żeby podejmować jakieś racjonalne i chłodne decyzje, trzeba wyłączyć jakiekolwiek emocje z polityki i starać się tak grać, aby to nasze państwo uzyskało jak najlepsze skutki i żeby interes naszego państwa był jak najbardziej zrealizowany i ochroniony. A też taką konkluzją z naszej rozmowy, no, powinno być to zdanie, które pan wypowiedział, Poland has to fight, które jasno pokazuje, że my nie mamy wchodzić do wojny po to, żeby się bić i umierać za, nie wiem, Ukrainę. No, byłoby to piękne i oczywiście, gdyby świat był bez granic, jedni by poświęcali się dla drugich, ale no, musimy też przemyśleć, jakie by były skutki dla nas i czym to się może skończyć. A takie postępowanie na zasadzie najpierw wejdziemy, a potem pomyślimy, czyli Polak mądry po szkodzie, to no, wydaje się, że w polityce jest niezbyt skuteczne i chyba wielokrotnie już mogliśmy się o tym przekonać. Chociażby w 1939, kiedy w miesiąc dostaliśmy niezłe bęcki od Niemców, a potem od bolszewików ze wschodu. No i myślę, że... Bardzo mi się, panie Dewi, wejdę panu słowo. Podoba mi się, co pan mówi, bo jest pan młodym człowiekiem, a wykazuje pan dużą ilość takiego, powiedziałbym, rozumu politycznego. No rzeczywiście tak jest, że wie pan, gdy jeszcze były jakieś szanse na polski triumf w tej wojnie o Ukrainę, no to jeszcze można powiedzieć, że żeby wygrać wojnę, może warto w nią wejść, ale tutaj, tak jak pan powiedział, sukces jest bardzo niepewny i tak nie bardzo wiadomo, co byśmy mieli w sumie skorzystać na tym, że stracilibyśmy naszych obywateli, mnóstwo sprzętu, w Polsce byłoby wiele wdów, rodzin, które by straciły ojców, a nie daj Boże, gdyby konflikt eskalował, dotarłby tutaj, doszłoby do jakiegoś polsko-rosyjskiej wymiany ognia. No, w ogóle to są rzeczy niewyobrażalne. Wie pan, jak myślę o tym, to ciarki mi przechodzą po plecach, bo pamiętam, wie pan, czytam dużo pamiętników z okresu poprzedniej wojny,
jak bardzo dumni byli Polacy z osiągnięć II Rzeczypospolitej, jak wielkim ściśniętym sercem patrzyli, jak przez te 5 lat wojennej zawieruchy, która szalała po Polsce, tych potwornych okupacji niemieckiej, sowieckiej, tego co działo się na Wołyniu, również mam na myśli ludobójstwo dokonane przez UPA, kiedy to Polska weszła do wojny jako pierwsza, od razu na dzień dobry straciła niepodległość i stała się igraszką innych i wszyscy inni na terytorium Polski, wrogie państwa polskie mogły robić co chciały. No po prostu serce by mi się, wie pan, ścisnęło, i że nam myśl o tym, że osiągnięcia ostatnich 30 lat, ten niesamowity postęp, jeżeli chodzi o modernizację, infrastrukturę, zamożność Polaków, to wszystko, co widzimy wokół siebie, by zostało po prostu, wie pan, w ten sposób zniszczone, zburzone z powodu jakichś nierozważnych decyzji politycznych, już nie mówiąc o potwornych stratach po prostu ludzkich, prawda, to znaczy wielkiemu ludzkiemu nieszczęściu. Krótko mówiąc, jest taka podstawowa zasada, o której mówił Józef Piłsudski, że do wojny trzeba, to jest absolutna ostateczność i trzeba do niej wejść jako ostatni. Także wie pan, gdybym ja był na miejscu naszych przywódców, gdyby przyjechał do mnie jakiś Amerykanin, to zamiast tam, wie pan, czapkować przed nim i po prostu kłaść się na brzuch od razu i tam, tak, oczywiście, drodzy towarzysze amerykańscy, wszystko co chcecie, to powiedział: panowie, oczywiście, że tak. Polska będzie bronić Ukrainy zbrojnie, pewnie, że tak, poślemy tam swoje wojska, ale panowie, po was. Wyjdźcie przodem. Wy tam wejdźcie, idźcie piersi, jak będziemy zaraz, tylko my się zmobilizujemy, potrzebujemy trochę czasu i już zaraz jak wejdziemy wam na ratunek. No i to dokładnie. Mi się wydaje, że byłaby, wie pan, najlepsza, najlepsza najlepsze rozwiązanie, czyli krótko mówiąc, zamiast dać się Amerykanom wepchnąć tam i walczyć, to zróbmy odwrotnie. No dokładnie, już nawet nie trzeba wspominać o tym, w jakimś opłakanym stanie znajduje się nasze wojsko i że prawdopodobnie nawet gdybyśmy poszli dzisiaj na wojnę z Białorusią, to byśmy ją przegrali. No i... Nie, wie pan, nie, to chyba pan... Ja nie wiem, wie pan, to... Trudno powiedzieć. No, duże powiązania to są. Na pewno ja się zgadzam, wie pan, jestem pod wielkim wrażeniem Jacka Bartosiaka i jego koncepcji armii nowego wzoru. Bez wątpienia Polska musi przejść jakąś rewolucję technologiczną, polska armia. Ta koncepcja Jacka jest bardzo przekonująca. W książce też o niej sporo Jacek mówi. Dyskutujemy na ten temat. Ukraińska armia ewidentnie nie była przygotowana do wojny hybrydowej w roku 2014 i skończyło się to w sposób opłakany na Krymie i nie tylko. Więc no, miejmy nadzieję, że ten rewolucja technologiczna w niej się dokona, ale wie pan, nie chciałbym też, żeby oglądający nas żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej, Sił Zbrojnych, odebrali nasze tutaj rozważania, wie pan, w taki sposób, że uważamy, że oni są, wie pan, złymi fachowcami. Ja myślę, że to są dobrzy fachowcy, ale bez wątpienia Polska musi się unowocześnić, musi mieć więcej nowoczesnego sprzętu, być gotowa na wyzwania wojny hybrydowej, wojny nowej generacji, nowoczesnego pola walki, a nie szykować się do wojny, która już została rozegrana, czyli do II wojny światowej. Ja niestety te zapowiedzi PiSu, czy też obozu rządzącego polskiego, czyli tam powołamy, będziemy tam mieli armię, ile tam to było, panie Dawidzie? 300 tysięcy. 300 tysięcy, dokładnie. Każdemu pałasz do ręki, co oni będą siedzieć w koszarach i przejadać po prostu budżet obronny? To jest niepoważne, nie? Wojna przyszłości będzie wojną robotów, wojną wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, masło maślane, po prostu fachowców i tak trzeba szkolić armię. Lepiej, żeby ona była mniejsza, ale nasycona nowoczesnym sprzętem, znakomicie wyszkolona, a nie, wie pan, jakaś masa rekrutów, którzy po prostu pójdą na rzeź jak mięso armatnie. Już, wie pan, no, to jest takie bojowanie w stylu sowieckim, nie? No dokładnie. Wiem, jak Sowieci walczyli podczas II wojny światowej, czyli do chuzia do przodu i jakie straty ponieśli. My musimy walczyć w sposób zachodni, w sposób europejski, nowoczesny, czy też, jak mówi Jacek Bartosiak, może właśnie w staroświecki, czyli nawiązać do starych, dobrych tradycji polskiego oręża z, powiedzmy, z XVII czy z XVI wieku, czyli mobilnej kawalerii, która nawet jak jej było trochę mniej, jak pod Kłuszynem czy Kirchholmem, to potrafiła zadać bobu wrogom Rzeczypospolitej.
No i myślę, że tutaj postawimy kropkę. Jest to oczywiście temat rzeka, ale mam nadzieję, że następna nasza rozmowa o takich tematach będzie się odbywała w nieco bardziej optymistycznej atmosferze i będzie krążyła wokół książki Trzeciej Wojny Światowej nie będzie. Oby, oby. I byłaby jak ja bym to... chciał, panie Dawidzie, żebyśmy my się pomylili, bo to jest właśnie śmieszna rzecz, że z reguły jak ktoś coś napisze książkę na temat przyszłości, no to cieszy się, jak się sprawdzają te jego przewidywania. W przypadku naszej książki, którą napisałem z Jackiem, bym bardzo chciał, żeby to wszystko było nieprawda, żeby państwa ze sobą usiadły do stołu rozmów, nie było żadnych napięć, wszyscy się dogadali, żyli długo, długo, długo i szczęśliwie. Czy to jest realistyczne, śmiem wątpić, ale oczywiście zobaczymy i z wielką przyjemnością za 50 lat czy 30 napiszemy pewnie książkę Pomyliliśmy się w takim przypadku. Ale obawiam się, że historia potoczy się w inny sposób. No, niedługo miejmy nadzieję, że będziemy świadkami całkiem pozytywnego rozwoju wydarzeń i że jednak będą się panowie mylili i że nie będziecie mieli racji. Muszę to z ciężkim bólem serca niestety przyznać. No ale polecam wam wszystkim widzom oczywiście tutaj książkę Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, jak i oczywiście inne książki Piotra Zychowicza, doktora Bartosiaka, no i innych realistów, bo naprawdę otwierają one oczy i można się nie zgadzać z niektórymi tezami, jakie one są w nich zawartych, ale trzeba o tym dyskutować, bo tylko tak możemy do czegoś dojść w drodze dyplomacji, w drodze dialogu i rozmów między sobą. Tak jest. Panu dziękuję za udział w tej rozmowie, w tej debacie. Naprawdę miło po raz kolejny było porozmawiać i chwilę pogawędzić o historii i o geopolityce. No i zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji kanału, a także kanału pana Piotra Historia Realna. Link oczywiście w opisie i pewnie się wam tutaj teraz wyświetli. No i to tyle będzie z mojej strony. Bardzo panu dziękuję za zaproszenie. Polecam się na przyszłość, a państwu dziękuję za obejrzenie naszej rozmowy. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, siema.